Nazywam się Patryk Hadasik, jestem ze szkoły podstawowej numer 18. Koledzy namówili mnie do grania w piłkę. No, na razie idzie nam bardzo dobrze. Wygraliśmy jeden mecz. No, bardzo mi się to podoba i na razie nam bardzo dobrze idzie. No. W dzisiejszym dniu mamy eliminacje gminne chłopców starszych. Występują cztery drużyny. Dwie drużyny z PSP 11, Kłodnica oraz Cisowa. Poziom ogólnopolski jest dosyć wysoki, bo występują już najlepsze drużyny z poszczególnych województw. Czyli z każdego województwa jest wyłonionych cztery najlepsze drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych, łącznie 64. Nasze drużyny prezentują poziom taki umiarkowany, ponieważ maksymalnie z tego regionu drużyny trafiają do finału wojewódzkiego. Ewenement stanowią, jak to się mówi, cerekwianki, które w tamtym roku wystąpiły w ścisłym finale w Warszawie na Torwarze. Przede wszystkim sama chęć uprawiania sportu to musi być taki jeden z podstawowych aspektów, ponieważ bez tego nie będzie, jak to się mówi, niczego. Musi być odpowiednie zaangażowanie do tego typu imprez, jak na przykład dzisiaj. Te dzieci muszą się garnąć do tego, żeby rywalizować między sobą. Z roku na rok w naszym regionie ten zapał trochę spada i trzeba tak troszeczkę wyjść do tych ludzi i do tych dzieci, żeby ich tak trochę zmotywować do tego typu imprez jak dzisiaj. Powinno się w szkołach promować ten sport, nagłaśniać. Szkoły powinny ze sobą jakby współpracować, rywalizować między sobą w sposób oczywiście taki zdrowo-sportowy. Według mnie brakuje tak jakby trochę zaangażowania od strony takiej tej wyższej, czyli dyrektorów szkół, bo są takie szkoły, że nie przysyłają z roku na rok. Ja obserwuję, że nie przysyłają z odpowiednich swoich drużyn na takie typu zawody. I jeżeli nie będzie takiego jakby zaangażowania z ich strony, to myślę, że sama chęć nauczycieli może tutaj też nie do końca wystarczyć.